Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach gra Hero Siege. Jest to taka miniseria na moim kanale, która będzie się pojawiała po Dying Light'cie, a przed Wiedźminem III Dziki Gon. Z racji, że to oglądacie pewnie jakoś na początku maja, tak 4-5 bym stawiał. To wiecie, że u mnie zdarzały się matury, więc naprawdę z materiałami będzie trucho przez najbliższe dni, bo trzeba się uczyć, trzeba doszlifowywać swoją wiedzę i jakkolwiek pomagać sobie przed tym stresem. No ale myślę, że takie odstresowanie się, teraz krótka seria na kanale, nie zaszkodzi. Hero Siege jest grą studia Panic.net Studios, coś w tym stylu. O studiu nie słyszałem jeszcze nic poza tą grą, tak mi się przynajmniej wydaje. I jest to taka spokojniutka gra, coś na stylu, w stylu The Binding of Isaac, gdzie po prostu wiecie, jak na przykład nie macie co robić, na przykład nie wiem, robi się wam jedzenie czy coś, to siadacie sobie na jedną rundkę na 15 minut i wiecie, i to jest taki zapychacz czasu. Jest to taka gra w stylu właśnie The Binding of Isaac, coś połączone z Diablo, coś w te klimaty. Nabija się level, ma się różne klasy, przychodzi się levele i fale przeciwników, są dungeony dodatkowe, są jakieś tam krypty, są sprzedawcy. No taki całkiem spoko klimacik, pograłem sobie w to dosłownie godzinkę. No i myślę, że warto wam ją pokazać, czemu nie? Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Jeden gracz. Mam już dwie postacie, Bombo i Bulk. Viking i Necromancer. I myślę, że wam pokażę jakąś nową postać, ogólnie wam pokażę 6 postaci dostępnych. 7 postaci dostępnych plus 2, które są ekskluzywne i których chyba ja nie mogę wybrać. Nie wiem, czy... No mniejsza o to, tak czy siak, mam Necromantę, w którym grałem, jest taki sobie, bo szkielety, które stawia, są strasznie zabugowane. Mamy Vikinga, w którym grałem. Wszyscy mają głoser demony jakieś. Mamy Pyromancera. Marksmana. Czyli strzelca. Nomada. Rednecka, czyli jakiegoś psychopatę z piłą łańcuchową. Pirata. I właśnie te dwie klasy, które są zablokowane, a potrzebne jest DLC, nie wiem czy one w ogóle wyszło. Znaczy jak jest to samuraj oraz paladyn, fallen paladyn, czyli upadły paladyn. No i cóż, Vikingiem grałem, Necromancerem grałem, więc może teraz zagram na potrzeby materiału nomadem. Nomadem i nazwę go, dajmy na to Bobo. Nomad Bobo. Tutaj mamy ogólnie 3 opcje. Za jakiś kryształów, że ja ich teraz nie widzę, mam zasłonięty HUD-em od Mirilisa. No ale mniejsza o to, nic nie kupuję, to się można zmienić nazwę postaci. Można reset statystyk zrobić i reset talentów. My oczywiście to nie będziemy robić. Gramy. Gra jest podzielona na 6 aktów. W tym ostatni chyba jest 6 czy 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artów, w tym chyba ostatni jest za pośrednictwem DLC. Wow. Tak, coś naklikałem, wybaczcie. Nic nie będę już tu klikał. 4 arty hasu, normalnie pozostałe 2 są dostępne za pośrednictwem DLC. Ja nie będę nic takiego kupował. Mamy pierwszy akt, tutaj szybki, że tak powiem, szybki guide, jeżeli chodzi o sterowanie. Ruszamy się wsadem, atakujemy strzałkami. E i R to są klawisze odpowiedzialne za użycie itemka bądź też miksturki. 1, 2, 3, 4 to są umiejętności. Tak, na szybko. Czekajcie, da się jakoś zapozować. O Jezus, przywołałem falę. Dobra, mniejsza o to. Na górze mamy pasek expa fioletowy i pasek zielony życia, i który mamy level oraz nasza mordeczka. Już przeciwnicy biegną, więc ja chwilę jeszcze przed nimi pouciekam, żeby was trochę wprowadzić w realia gry. Po prawej stronie mamy klucze srebrne czy też zwyczajne, nie wiem jak one się dokładnie nazywają. Służą do otwierania złotych skrzynek oraz do otwierania takich krypt, które przed chwilą widzieliście jedną, o ile się nie mylę. O właśnie, takich jak widzicie teraz po lewej stronie ekranu, o takich o.
Na dole mamy nazwę lokacji, The Woods, czyli las. No i na dole mamy umiejętności wszystkie zablokowane, T oraz C, hotkey, dobra. Hotkey T odpowiada za otwarcie całkiem ładnego i całkiem takiego RPG-owego drzewka talentów. Mamy statystyki movement speed, damage, attack per second, damage reduction oraz health, czyli zdrowie, armor, swiftness oraz siła. Jednym słowem, że swiftness jest na górze, a to jest agility, czyli zręczność. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i możemy rozdawać co level o bodajże dwa atrybuty. Atrybuty to te po lewej oraz o jeden talent. Nie wiem dlaczego mamy tutaj jakby dwa levele do rozdania, ale mniejsza o to. Ja mam tutaj drzewko, które wraz z levelem otwiera nam nowe skille. Niektóre skille się skalują, niektóre nie. Na przykład ten skill się nie skaluje. Właściwie skaluje się z niczym. Z kolei, Jezus, jakieś dziwne dźwięki za oknem. Jakieś pijaczki chodzą, ale to w Białymstoku dosyć popularne, że tak powiem, zjawisko. Ten się na przykład skaluje z siłą. Widzicie, mam plus 1 obrażeń. No, to nie są jakieś duże skalingi, ale zawsze fajna sprawa. No i cóż, mamy skill Traveler. Ruszanie się bez atakowania sprawia, że kolejny atak będzie mocniejszy. To jest fajne. I latające skitimary, czyli że naokoło nas lecą skitimary, które zadają 325 obrażeń plus 1 przy zderzeniu. Na razie weźmiemy to jest całkiem ciekawy mechanizm. No w sumie to też możemy wziąć. No i tutaj rozwijamy dwa punkty w to, jeden w zdrowie i jeden w attack speed. Dobra, zobaczymy jak te skitimary zaraz wyglądają. Aha, to jest takie coś. No i widzicie, bijemy się z wrogami, musimy zabić jeszcze 6, macie to w górnym lewym rogu, ile nam zostało przeciwników, i którą mam falę. Mapy są ogólnie nasączone takimi trzeczkami, wazonikami, takimi tam rzeczami do rozwalania, z których wypada nam kasa, oraz takimi pułapkami jak ten kamień, który w nas strzela. Dodatkowo na mapie domyślnie respią się, że tak powiem, gniazda, bądź też siedliska potworów, takie jak tutaj mamy, czekajcie tutaj teraz, słabo widać. O, widzicie? Rat nest, taka jakby siedziba szczurów, gniazdo szczurów. No i właściwie to jest tyle, jeżeli chodzi o podstawy. Kasa jest jeszcze w prawym górnym rogu, tego wam zapomniałem powiedzieć. I tutaj coś się stało z biednym pająkiem. Możemy go zabić? Możemy. Ogólnie z tego co widzę, ten nomad ma całkiem porządne obrażenia. Podoba mi się to. Skille nie mają żadnych cooldownów. Nie mają żadnych kosztów many. Jest tylko cooldown. Co jest według mnie fajnym rozwiązaniem. Nie jest to męczące, nie jest to też jakoś specjalnie mocne, bo cooldowny są całkiem spore. No nabiliśmy level, więc rozdajmy go w siłę i w te travelery. Traveler to jest bardzo fajna umiejętność, to co widzę. A jeszcze C, zapomniałem wam pokazać C. To jest nasz ekwipunek, mamy na razie pusty. Z minionem nie za bardzo wiem o co chodzi jeszcze. Jestem dosyć nowy w tej grze, więc wybaczcie. Ale złapałem ją na przecenie jakieś i w sumie się cieszę. No i przeciwnicy też są różni. Są zwykłe szczury, ale są takie jak ten Enrage, Dune, Rat. I pojawiła się krypta, ciekawe. Tak czy siak, jak widzicie, no to jest pewna różnorodność. Ja jeszcze dalej niż do pierwszego arku nie doszedłem. Maksymalny level jaki wbiłem to 10. Necromancerem. Tam H9 jeszcze w Kindzie mam. No i kolejna fala się zaczęła, więc tniemy drodzy ludzie. Levele na początku się szybko wbija, ale potem już się robi trochę ciężej. Szczególnie w tych kryptach przeróżnych. Dobra, przepniemy. Jezus, ale krzyczysz, stary. Dobra, rozwalmy te cholerne gniazdo. Obrażenie mamy całkiem konkretne, bym powiedział. Dobiliśmy level, czy mi się wydaje? Tak, Jezu, jak te levele lecą szalenie. I tutaj jest Skitimar, znaczy Traveler. I tutaj chyba jest ta krypta, tak? Ona się też wysunęła. Tak. Ej, jak widzicie, co jest w krypcie? Pełno kolców, kule, które spadają na nas, przyspieszające płatki. Widzicie, ja teraz się nie ruszam, to samo mną rusza. No, trzeba tutaj uważać, ale skarby są opłacalne. Jest jeszcze jakaś autokusza, która w nas strzela. Ale w takiej krypcie już raz byłem i wiem mniej więcej, jak tu się zachować. Są gilotynki. O! Jezus, to było niebezpieczne.
Nie wiem, czy możemy tam przejść, ja nie zginę. Trochę się cykam, wiecie? A da się przejść. Widzicie. Wow. Do tych złotych skrzynek potrzebujemy kluczy, których niestety nie mamy. No ale te sobie możemy spokojnie wyzbierać. I mamy item do użycia. Nie wiem, co on robi za bardzo jeszcze. Ale myślę, że zaraz się dowiem. Tutaj trzeba aktywować płytki, żeby uaktywnić dźwignię za chwilę, którą widzicie. Znaczy uaktywnić. Nie tyle co uaktywnić, tylko dostać, zdobyć do niej dostęp. Gra jest naprawdę mega, mega, mega prosta. A bardzo wciągająca. Bardzo wciągająca. No i widzicie, patrzcie. Używamy dźwigni i pojawia się most, który prowadzi nas do skarbu. Zobaczmy, co jest w tym... Wow, miksturki! Damy DMG boost. Zwiększone zdrowie, full health. Armor decreased i stamina up. No fajnie. I mam też item. Szansa krytyka zwiększona mamy. Ciekawe. No i wracam na powierzchnię, na trochę inną mapę. Odpalam kolejną falę i pojawia się kolejny dungeon, z którego jak najbardziej skorzystamy. Tylko tutaj troszkę sobie podklepiemy. Oj, nie w tą stronę puściłem. Ale on ma naprawdę ogromne obrażenia, ten nomad. W porównaniu z wikingiem czy z nekromantą. Czy nekromanta to miał fajne szkielety, tylko one były zbugowane i one straszliwie się lubiły. Nie potrafiły trafić tam, gdzie powinny były. Więc to był pewien problem. O, widzicie kolejne ze skilli, które oferuje nam, oferują nam progowie. Musimy znaleźć... O, jest wejście do dungeona, zaraz wam go pokażę. W sumie teraz mogę... Aha, muszę ukończyć tylko falę. Tak, jak zacznie się fala, to trzeba ją ukończyć, zanim się gdzieś wejdzie. No i teraz patrzcie, jest otwarte. No i w sumie fajnie, pokazałem wam kryptę. Dungeony są stosowiem trudniejsze trochę. Ale tak jak widzicie, nomad jest całkiem potężną postacią i myślę, że tutaj nie miał większych problemów. On tnie równo z tą miecza, niczym Dothrak z Kalasaru, Kala Drogo. No to on na hita wszystko składa. Dobra, tutaj jest taka dosyć prosta zagadka. O Jezu, jaki mocny. Ja stracę na nim za dużo życia. Trzeba robić pewne uniki. Tak, jest tu pewna dosyć prosta zagadeczka. Prosta zagadeczka, tylko może... Aha, tutaj są. Musimy ułożyć, no taka zabawa dla pięciolatka, odpowiednie, że tak powiem, kształtem kamienie na odpowiednie płytki naciskowe, co uaktywnia nam ten blok po prawej, którego teraz za bardzo nie widzicie. O, ten o. I właśnie ten blok zniknie prawdopodobnie. Albo się osunie, no nie wiem, cokolwiek. I da nam dostęp do dźwigni. Oczywiście, z tego co zauważyłem, w takich podziemiach można popełnić błąd. Na przykład jakbym wyrzucił ten kamień księżycowy, to prawdopodobnie by się drugi nie pojawił, bym musiał po prostu zginąć. Zamknięte awieki. Popełnić samobójstwo w jakiś sposób. No i coś nam się otworzyło. Tak, tutaj powstał mostek do kolejnej dźwigni. Może najpierw pójdźmy po skrzyni. Aha, to jest dalsza droga, okej. Okay. Odpaliliśmy dźwignię. Skrzyneczkę sobie otwieramy i Giant Spider na plecy. Aż to cwana bestia. A ci łucznicy są tutaj bardzo mocni. A ta pajęczyna mi bardzo psuje plan, dobrze, że zniknęła. Wow. Dobra, jest całkiem nieźle. Dajcie jakiś feedback, czy wam się w ogóle to podoba. Ja wiem, że to ja od razu zapowiadam, że to nie będzie seria, która będzie miała 500 odcinków. Ja myślę, że się zakończy na 5, może 10. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób, żeby wam pokazać całkiem fajną grę. O proszę, miniboss. No tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Ale całkiem łatwy jest ten Dazzul. Wow. Szczególnie, że my naprawdę mamy dużo.
No cóż, tak jak mówiłem, Dazul jest bardzo potężnym bossem, mini bossem. Łatwo w patkę, nawet profesjonalnym graczom się zdarza. To jest naprawdę wymagający przeciwnik i trzeba być na baczności w każdej pojedynczej sekundzie. No ale zdarza się, jestem nowy w tej grze. Jakoś tak wyszło. Dobra, zacznijmy szybko drugiego rana. Oczywiście Forest of Tartiel. Jesteśmy w tym tą samą postacią, tak samo rozwiniętą właściwie. Jedyną różnicą jest to, że zaczynamy od pierwszego wave'a. Okora. Okej. Okay. Rozdajmy chociaż na pierwszy poziom. Niech sobie będzie jakaś pasywka kolejna, wisząca w tle. Szkoda, że mi się nie udało, szkoda naprawdę. Głupi błąd. Nie wiedziałem, że ta kolczatka tyle zadaje obrażeń, tak dałem go jakoś manewrował bardziej. Myślałem, że mi siuknie za góra 500 i po sprawie. Juggernaut? O, właśnie. I takimi, kurczę, metodami oni nas piorą nieźle. To jest jakiś potek. Health increased, bardzo fajnie. Przyda się na dobry początek. No i mamy Ratnesta. Którego szybko niszczymy, żeby to nam się zaraza nie rozprzestrzeniła za bardzo. Ależ fail, jejku, aż mi trochę głupio ludzicy. No i zaraz będziemy kończyć odcinek. Przez te cięcie niezapowiedziane trochę się pogubiłem i nie wiem jak stoimy z czasem, ale myślę, że tak jeszcze chwilka dosłownie i będziemy lecieć dalej. To jest fajne, będzie się sterował z siłą i będziemy mieli szansę na oślepienie, znaczy oślepienie, o, jakby zaatakowanie piachem wrogów. Dobra, teraz przyspieszmy trochę i te wave wychodzą szybko, to wam może pokażę jeszcze innego minibossa. O, i znaleźliśmy klucz, widzicie, mam jeden klucz, zaraz może nim coś otworzymy. Nie wiem, ile mam kasy niestety, bo mi HUD zasłania. O Jezus, te kule. Ale myślę, że na coś nas tam będzie stać. Dungeon Appeared i Hellshrine Appeared. Hellshrine to jest jedna z tabliczek, która pojawia się właśnie tak losowo jak dungeony i tego typu. Ona zwraca nam całe zdrowie. Oczywiście trzeba ją najpierw znaleźć, ale to jest do zrobienia. No i może tutaj wejdziemy przykładowo do sklepu. Pokażę wam jeszcze to. Take your time. Okej. Tak, szalony sprzedawca sprzedaje nam różne rzeczy. Głównie to są rzeczy, które tymczasowo podbijają jakąś statystykę. Jest też relikt. Relikty trzeba zbierać, bo chyba taki jest cel gry. Ale nas chyba na relikt nie stać. No kurczę, nie miałem klasy. Nie wiem, jak to zobaczyć w chwilę obecną. No, ale na przykład podbijmy sobie Strange'a o 8. Na trochę. Możemy, nie możemy. Swiftnessa? Dobra, zawsze coś. No i dobra, wracamy. Dungeon się pojawił, nie wiem czy to drugi się pojawił, czy to jest informacja o poprzednim. Wydaje mi się, być może, że to jest drugi dungeon i jest tutaj dungeon. Może zaraz to spróbujemy pomknąć. Ogólnie, zaraz wam coś powiem. Widzicie tą kamienną twarz jakby z rogami po lewej? Ona jest ulepszoną wersją tej twarzy wcześniejszej. I ona niestety jest dosyć wredna, bo puszcza takie... O, to też jest chamskie. O Jezu, aż dwa wyleciały. No zaraz wam pokażę, co ta twarz ze mną zrobi, jak tylko podejdę. Widzicie, patrzcie. To już jest poważniejsza sprawa. Dobra, jeszcze jeden dungeon. O cholera. Jezu Chryste, kolczatka jest nemesis tej serii. Tak samo jak w Dying Light'cie były purchawy, tak samo jak nie wiem w czym jeszcze ostatnio, no ale rozumiecie zamysł. To jest coś, co będziemy hejtować w tej serii. Kolczatki, kule kolczate, czy jak zwał, tak zwał. Tak więc słuchajcie, kończę ten krótki pierwszy odcinek tej miniserii z gry Hero Siege. No i cóż, będziemy się wieść codziennie, co dwa dni. No i coraz większymi krokami zbliża się Wiedźmin 3.
Ja nie mogę się doczekać osobiście, będzie to seria, do której się będę przykładał maksymalnie. Mam graficzkę outro, mam intra 2, mam opis, będę się przykładał też do samego montażu, żeby dźwięk był dobry. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z rozjeżdżaniem się dźwięku, bo przysięgam, że chyba padnę trupem. Jeżeli będą jakieś, że tak powiem, nie wpływające, może nie tyle, że nie wpływające, ale takie problemy z dźwiękiem, które nie miały zbyt wielkiego wpływu, jak to było w Dying Light'cie. Bo tak naprawdę, uwierzcie mi, że nie miałem wpływu, bo w Dying Light'cie po prostu mi się tak nagrywało. Nie wiem, czy to był problem Mirilisa, ale Mirilisa mam oryginalnego i śmigającego, czy problem Sony Vegasa, ale to już przed Sony Vegasem po prostu nagrany plik był zły. Nie wiem, naprawdę, przepraszam was, tak czy siak. Podobało się, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, niech mój kanał się rozrasta i niech przygotowuje się na Wiedźmina 3. Tak więc trzymajcie się, no i do zobaczenia. Hej, pa, pa.